tam wszędzie ćwiczący. Pokażę dziś przy tym stoliku kilka ćwiczeń na sprawne stawy, rozciągnięcie biodra, kolana, barki, ramiona, bo to najczęstsze bóle u ludzi w średnim i starszym wieku, którzy do mnie przychodzą. Ja codziennie, przy każdej wolnej chwili, gdziekolwiek się znajduję, ćwiczę w szerokim rozkroku, oparty o stół, rozciągam, naciągam i wzmacniam sobie stawy kolanowe, biodrowe, a także nadając nacisku tutaj barkami o stół, całe ramiona i barki. Przenoszę ciężar ciała z jednej strony na drugą. W szerokim rozkroku do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Plecy prosto. Przenoszę na boki. Delikatnie, spokojnie. To ćwiczenie dla wszystkich, ale szczególnie dla starszych ludzi, którzy tłumaczą się, że nie mogą, nie mają siły. Stół jako podpórka. Przyniosłem sobie nawet koc, żeby pokazać, jak można się oprzeć mocno na stole, trochę dalej stanąć i raz i dwa. Raz, żeby się nie przewrócić, o, i dwa. Teraz krążę jakby barkami, przenosząc ciężar z jednej nogi na drugą, włączam barki. O, moje barki są napięte, jakbym chciał robić pompki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. W różnych ustawieniach nóg. W różnych ustawieniach nóg. Koc pomaga mi, jest miękko. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Stawy kolanowe. Krążę raz w lewo, raz w prawo. Raz w lewo, raz w prawo. Stopa może pozostać przy podłodze albo przenosić się z palców na piętę. Można wykonać wiele prostych ćwiczeń, oddalając się nieco, ustawiając się tak, aby było wygodnie. Raz, dwa, trzy. Oddech. Naciągnąć sobie plecy. Raz, dwa, trzy. Oddech. Raz, dwa, trzy. W zasadzie całe ciało się wzmacnia. Teraz nieco z boku, żeby było widać, że barki, o, napinam, rozciągam, napinam, całe ciało leży na barkach i teraz całą siłą do tyłu, o, wzmacniam, rozciągam ręce i staw barkowy. O, nawet mogę sobie tak krążyć nim w jednym kierunku i w drugim kierunku.